Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Valheim. Myślałem, że gry nie słyszycie przez chwilę, ale słyszycie na szczęście. Słuchajcie, płomień, żar właściwie Valheimowy rozbuchał mi się na dobre wczoraj w niedzielę całą... No dobra, pół, bo późno wstałem. Pół niedzieli po prostu biegałem po tym świecie, wskakiwałem na Ashlandy, farmiłem co trzeba, wypadałem stamtąd, wracałem za chwilę, znowu farmiłem co trzeba, bardzo dużo... Znaczy nie wiem, pewnie połowy materiałów ja jeszcze w ogóle nie znam, ale jestem w stanie bardzo fajnie sobie takie podstawowe materiały pofarmić tam, gdzie mam rozbity portal. Dla tych, którzy nie byli na live'ie, po pierwsze, zapraszam na wszystkie live'y, bo bardzo fajnie się bawimy. Po drugie, jest zapis, więc zachęcam, żeby sobie ogarnąć. Po czwarte, no dopłynąłem na Ashlandy, odzyskałem stracony sprzęt, jak widać. Trochę tam jeszcze zostało, ale to może dzisiaj sobie tam pójdziemy to odbić. Mamy jakiś przyczółek tam zapewniony, w miarę bezpieczny, więc można się bawić, czym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Wprawne oko już zauważyło, że dokonałem tutaj pewnych modyfikacji, to oczywiście stąd zniknie pewnie kiedyś, ale po pierwsze zmieniłem, a po drugie dokończyłem wreszcie ten płot, bo ktoś mi się na live pytał, kiedy ja to dokończę wreszcie. Proszę bardzo, jest dokończone, czekajcie momencik. Także pobawiłem się trochę dostępnymi materiałami i całkiem fajny płotek można tutaj machnąć. Tu też sobie zacząłem już troszeczkę kombinować. I ogólnie doszedłem do wniosku, że ten płot, ten rodzaj będzie tutaj, wszędzie, naokoło, na obrzeżach. A to sobie przeniosę tutaj. Myślę, że to będzie całkiem nieźle wyglądać. A tu jeszcze nie wiem co. Zacząłem już trochę się też, trochę kombinować też z podłogą. Docelowo będzie to wyglądać tak, tylko strasznie to jest zasobożerne wszystko, te panele podłogowe i to. I ten, jak ten, Grausten, nie mam teraz tego nawet przy sobie. No, także no trochę to wymaga materiałów, ale spokojnie wszystko jest do dostania, bo to dosłownie leci z nieba, można by powiedzieć, na Ashlandach, więc całkiem spoko i tu już tak się też zacząłem przymierzać do zmiany elewacji. delikatnie, ale to na spokojnie, ja tym was nie będę zamęczał. Jak będę miał tam chwilę czasu, to sobie po prostu pomiędzy odcinkami rzecz ogarnę i tyle. Dobra, czy standardowo zaczynamy od spania, czy ja już spałem? Gdzie tu jest słońce? Nie wiem, pójdziemy zobaczyć, czy mogę się przekimać. Jak nie mogę, to... A nie, 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 dobra, nie mogę, pewnie spałem. Chciałem powiedzieć, lecimy od razu. Nie, nie, nigdzie nie lecimy, bo na live'ie dostaliśmy dostęp do nowego kaptura, nowej peleryny i nowych spodni, które mam zamiar wykonać. Mam nadzieję, że wszystko mam przygotowane. 36, dobra, mam wszystko. Tak mi się wydaje. Więc zaczniemy od sprzętu, bo chciałem sobie jeszcze zbudować ulepszenie do stołu Galdr właśnie, pierzasty wieniec, bo mi się udało ubić jeszcze dwie walkirie. Powiem wam, walka jeden na jeden z walkirią nie jest zła wcale, no tylko ciężko tam, ciężko na szlandach o walkę jeden na jeden, ale i tak jest wszystko do zrobienia, więc nie wiem, czy mam się jeszcze czego bać, wolę zapewnie jeszcze nie podchodzić do Ashlandów, ale czuję się tam już całkiem. Byłem też w górach, ogarnąłem sobie gruczoły zamarzanie, bo chciałem zrobić... Zamrażanie, przepraszam. Chciałem zrobić tą laskę mrozu, ale tak... No nie wiem, cały czas się waham, czy to będzie miało sens, bo ja z niej korzystałem kiedyś. W innym świecie, że tak powiem, i ona mnie absolutnie nie porwała. Te fireballe są doskonałe. Jeszcze jakby mi się udało je właśnie ulepszyć do wyższego poziomu, czyli chyba na no, maksymalny by już wychodziło, no to myślę, że to by robiło naprawdę dobrą robotę. I tego bym się na razie trzymał, dopóki nie odblokujemy jakichś nowych, a nie wiem, czy odblokujemy. Wydaje mi się, że tak, jakieś tam... Masa broni jest nowych, dodanych, a ja odblokowałem jedną. Dopiero jedną i widziałem, że strzały jeszcze. Dobra, także robimy sobie spodnie i kaptur najpierw. Czyli co, lnić, rafinowany eitr i ta skóra. To powinno wystarczyć. Spodnie Embly. I na kaptur brakło rafinowanego eitru. Dobrze, ale rafinowanego eitru mam dużo. Dorobiłem sobie jeszcze jeden ekstraktor.
Bo przeniosłem się tutaj, tym portalem, gdzie miałem koło królowej. Wydobyłem te czaszki, to już też można skreślić. Tu były wykopaliska krasnoludów, na które sprowadziłem Giala. I trochę mu pomogłem, a potem go zabiłem. Nie jestem z tego dumny, no ale tak to wyszło. I tu mieli właśnie ten jeszcze jeden dwergrowy ekstraktor i mam teraz 3 stanowiska do pozyskiwania soczku. Więc jakoś to idzie z tym Aethrem. Tej miękkiej tkanki też trochę mam, więc spoko. Dobra, jak to wygląda z pancerzem? Pancerz 19 na pierwszym, a tu mam 20 na trzecim. No to jest całkiem. Mamy ciut mniej pancerza, ale większą regenerację Aethru. Łącznie chyba 10%, jak to wygląda. No spodnie nie zobaczymy, no bo szata zasłania. Mrocznie, dobrze, podoba mi się. Okej, także to sobie tutaj wrzucimy. To właściwie też i to tutaj i mamy za dużo tego. Dobra, to wiecie co, zrobimy to ulepszenie tego stołu Galdr. Chyba tak? Takie materiały. Aha, jeszcze trofeum z szarowieprza, których mam 12, bo chyba mam spawner najwyraźniej przy portalu. To co wam zresztą pokażę. Aha, i 10 Aethru jeszcze. Bo naprawdę co tam wychodzę, no to 2 albo 3 szarowieprze sobie biegają. One też nie są jakoś specjalnie trudne. O ile tylko pamiętam, żeby mieć bańkę nałożoną, bo ta bańka naprawdę ratuje dupsko na Ashlandach, więc no jestem zadowolony. Dobra, psztryk. Mamy kolejny poziom. Nic nowego nie wpadło, bo to raczej poziom warsztatu nigdy nie odblokowuje chyba nowych rzeczy, chyba że teraz się coś zmieniło, nie wiem. No aha, i tą pelerynkę jeszcze chciałem spróbować. Zrobimy 6 szarowieprza i 2 te. No to akurat miałem tutaj wszystko przyniesione. To jest pelerynka, która z wiatrem pozwala szybciej biegać, plus ma mniejsze zużycie kondycji podczas uniku. No trochę mi będzie brakować tego wolnego opadania, ale przecież mogę biegać w 2 pelerynkach, nie? Nikt mi, znaczy w 2, mogę je sobie zamieniać. Nikt mi nie będzie, prawda, mówił, że nie wolno. Dobra, to teraz spróbujmy. Wiatr wieje w tamtą stronę, więc zróbmy sobie taki test. Tu teraz biegnę normalnie. A teraz nadupcam z wiatrem. Normalnie. Z wiatrem. No jest różnica, nie? Całkiem niezła. O nie! Gonią mnie paszkury! Nie! No, jaką mam teraz regenerację? 110%. Dokładnie. Dobra, bardzo fajnie. Jedzenie jest, zaraz się jedno wyczerpie, już możemy iść spać, także na świeże sobie idziemy. Jaki jest plan na dzisiaj? No pozwiedzać trochę te Ashlandy, dowiedzieć się więcej. Znalazłem 2 miejsca, znaczy to jest 2 razy to samo miejsce, które chciałbym z wami eksplorować, bo okazało się, że mam pod nosem dosłownie, jak wyjdę z portalu, mam jaskinię po prostu jakąś, nie wiem jaką, nie sprawdzam jej nazwy, więc nie wiem czego można się tam spodziewać. Przed jaskinią leżą szkielety, więc myślę, że raczej możemy się spodziewać najgorszego. No, ale nie uprzedzajmy faktów i zobaczymy z czym tam będziemy mieć do czynienia. Dobra, na razie sobie tę pelerynkę wrzucimy, bo trzeba zeskoczyć. Ashlands 2, dobra, bo trzeba zeskoczyć ze skały. Myślałem, kombinowałem, coś chciałem wymyślić, jaką tu sobie jakiś przyczółek zbudować na tych Ashlandach. I na razie nie mam pomysłu, dlatego na razie zostaję tu, gdzie jesteśmy, czyli na tej górce. Niewiele tam widać teraz, ale zaraz pokażę wam więcej. Dobra, banieczka na dzień dobry. Psztyk. No i właśnie po to jest mi peleryna. Jakbym był osiedlony na dole, to raczej bym z niej nie korzystał. Tak, takie coś sobie zbudowałem, taki kwadrat po prostu. Jak jest naprawdę gorąco, to ja sobie tutaj wskakuję, bo chwilę przeciwnikom zajmuje przebicie się przez te ściany. No i wychodzę potem cały na biało i na dupcami. I to jest jaskinia, moi drodzy, to jest jakiś dungeon albo coś w tym stylu. Tutaj, zaraz obok, ja tego nie widziałem, ale tu jest wejście. Zaraz wam pokażę, tylko tu jakiś szkielet łaził chyba. O, widzicie? Normalnie tu jest wejście. Ja nie wiem, czego to jest jaskinia, więc idziemy. Zjemy sobie jeszcze i idziemy zobaczyć, czego to jest jaskinia. To jest jaskinia. Aha, nie jest napisane. Nie wiem, czemu myślałem, że będzie napisane. No dobra, wchodzimy. Cuchnąca dziura. Dobra, no rzeczywiście cuchnie. Tylko nie wiem, czego my się tutaj możemy spodziewać. To jest najgorsze właśnie. Jest to strasznie ciemno. Tu jest na przykład stopiony rdzeń, ja sobie go wezmę.
Kamień portalu! O kurde! Czy tu jest nowy portal do zbudowania? Przepraszam, ja was? Trochę się cykam. Co to jest? Nie wiadomo. Zaraz spróbujemy to sobie wydobyć. Tylko po pierwsze, to ja muszę wiedzieć, z czym ja tutaj mogę mieć do czynienia, zanim tu zacznę cokolwiek kopać czy wydobywać. Ale nic tu nie widzę. Nie widzę tu żadnych przeciwników. Także chyba póki co spoko. Nie wiem, czy coś się może na... Czy coś się może nagle obudzić, czy nie? Dobra, no spróbuję coś z tym ukopać. Ale nie, to... Nic z tego nie dostałem. To jest po prostu taki blob, który absolutnie nic mi nie zapewnia. Nic a nic. Mogę tu rozświetlić trochę? No, powiedzmy. No, aha, dzbanki zepsułem. Ale czy tu się da gdzieś przejść? To tak trochę dziwnie wygląda. Mogę to rozbić? Nie. O, skrzynia, proszę bardzo. Uuu, rdzenie, fajnie. Strzały z pancerza, no właściwie weźmiemy wszystko. Może oprócz tego drewna. No całkiem spoko, muszę przyznać. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest do zwiedzenia, ale no taka prosta jaskinia. O kurwa! Co to? Morgan, nara! Nara, nara, nara. Nie na takiej małej powierzchni. Ja muszę mieć duży teren do walki z nim. Szczerze myślałem, że tam będą te błotoryje, czy jak to się tam nazywało. Oj! Banieczka. Dobra, ten mi tu zajebał. Dobra, wiecie co? Przebierzemy sobie na pelerynkę z szarowieprza, bo biegam tak czy siak, a jak gdzieś tam przypadkiem, albo i nie przypadkiem, wejdę pod wiatr, no to tylko na plus, nie? Że pobiegnę trochę szybciej. Dobra, najpierw tych bym chciał sobie zniszczyć, co idzie całkiem nieźle. Dobra, on chyba powinien spłonąć już, więc możemy spróbować. O, ty dziadu! Spłonął, ale jeszcze ostatkiem sił miał czelność mnie sponiewierać. Dobra, ci przeciwnicy, no dziwnie oni się tu zachowują, bo tak niby podchodzą, niby chcą walczyć. Potem jak trochę oberwą, to zaraz uciekają. O, tu dwerg umarł, a biegał jeszcze wesoło. Jak tu ostatnio byłem. Także szkoda typa. No dobra, idziemy dalej, bo w tamtym kierunku mamy kolejną taką jaskinię. Czy ty już spłoniesz? Nie. Mamy kolejną taką jaskinię. Ta banieczka jest fajna, tylko ona troszeczkę zaburza mi widzenie. I nie zawsze jestem w stanie wycyrklować i trafić przeciwnika tak, jakbym chciał. Ale ogólnie, tak jak mówiłem, tutaj na tym wejściu czuję się już dość... dość pewnie. Został mi niestety zepsuty drakar. Czego mogłem się spodziewać, ale no na razie chyba mi nie będzie potrzebny. W sensie, no chciałbym... Chciałbym znaleźć, co potrzebuję znaleźć na tej wysepce, żebym nie musiał tutaj nigdzie pływać. O, dziadu. No jeśli będę musiał, no to będę. Ale tak jak mówię, wolałbym nie. Po live'ie zobaczyłem, czy były jakieś aktualizacje. O, jest, wrócił dwerger. Też to jest chyba jakiś spawn point. Znaczy, na live'ie ktoś powiedział, że była jakaś aktualizacja, ja sprawdziłem, co tam było w tej aktualizacji i zmniejszono ilość tych skał tutaj. Tych wystających z wody przed dopłynięciem na jakąś wyspę. No tylko na obszarach jeszcze niewygenerowanych, no więc mi to w tym obszarze mi to nie pomoże absolutnie wcale. Więc
więc no. Bardzo fajnie, ale nieprzydatne. I tu mamy kolejną taką jaskinię. Tych to nienawidzę, nie? Dziadostwo cholerne. Jeszcze chciałem się tutaj trochę rozejrzeć, znaleźć gniazdo sępów i spróbować je zniszczyć, zobaczyć co tam wyleci. No i teraz pytanie, czy wtedy coś się zbugowało i on wyszedł za późno, ten Morgan, czy... czy ja tu mam lokalizację kolejnego bossa? Dobra, dawaj mnie te rdzenie, bo ja jestem tego... Oho, tak, wtedy coś się zbugowało po prostu. Dobra, dawaj kościoszlam, no i... Spróbujemy się z nim teraz, bo tu jest za dużo ładnych rzeczy, żebym ja go teraz po prostu... żebym ja go tak zostawił, bez niczego. Hop, tu popsuł bardzo dużo rzeczy, on w ogóle bardzo dużo rzeczy psuje i zauważyłem, że tu normalnie przeciwnicy mają... Ała! Zjechał mi bańkę, dobra. Tu przeciwnicy normalnie mają Friendly Fire włączony. O kurwa, no tak to nie będziemy robić. Nie, dobra, bańka to jest podstawa. Niestety chwilę trwa jej skastowanie, ale... O kurwa, nie widziałem go. Łap! No, czyli w tamtej jaskini coś poszło po prostu nie tak. On powinien być od samego początku, ale pozwolił mi się najpierw rozejrzeć, a dopiero potem raczył wyjść. No ale już nie miałem żadnego interesu, żeby go tam łomotać, prawda? No to... A tutaj mam, tu widzę, jest dużo rdzeni i jest lokalizacja kolejnego bossa, więc jestem ciekaw, jak on się w ogóle raczy nazywać. Pan Bosisław. Po pierwsze, a po drugie, gdzie jest i czy będę musiał stąd odpływać? No pewnie tak, no raczej... Ojojojoj, raczej bym nie wierzył, że gra będzie na tyle łaskawa, że pozwoli mi dorwać się do bossa, będąc na tej samej wyspie. Dobra, pozbierałem tych rdzeni 7, nie wiem ile miałem. Mam nadzieję, że one się nie niszczą, jak tutaj żeśmy sobie walczyli. Co tu mamy? Żelazo, po prostu. Dużo tego? Albo mamy garnka? Nie, niewiele. A, pewnie wypadło z garnka, albo coś takiego. Dobra, bo ja tu już widzę, jestem pełen, a... Stos minsa. A rzeczy z Morgana to ja bym sobie akurat chętnie podniósł. Trofeum z Lawosępa. Jedno już mam. Pytanie, czy nie będzie do czegoś potrzebne. Czarny marmur mi nie jest w ogóle potrzebny i kości też mi nie są potrzebne. Gdzie ja go tutaj dobiłem? O, brąz nawet wylatuje. Nie, tego też nie chcę, tego też nie chcę. Gdzie ja go tutaj umarłem? Co? Szyja szarowieprza, o cholera! To ciekawe. A może z tych szkieletów ona wylatuje? Nie wiem, czy ona jest do czegoś potrzebna. Na razie nie, ale jeśli jest materiałem, to... To ja bym chciał. To on tu pewnie porozdupcał te szkielety i pewnie ze szkieletów jest opcja, że skóra szarowieprza wypadnie. No ale dobra, nie wiem, gdzie go... Serce? O, serce Morgana, no właśnie. Dobra, to tego nie chcę. No i gdzieś tu pewnie leży jeszcze ścięgno. Nawet życie, dobra, to kij z tymi strzałami. W takim razie, o, jest ścięgno, dobra. No to co? Wexwir, tajemnicze miejsce. A, to niekoniecznie będzie. A, to niekoniecznie jest boss. To jest po prostu tajemnicze miejsce. A, widzicie. Nie ma tak łatwo. Ciekawe, co może się kryć w takim tajemniczym miejscu. Dobra. Co to ja chciałem? Nic nie chciałem. Wychodzimy po prostu i idziemy zwiedzać dalej. Kościoszlam tutaj odpaliłem, trochę spanikowany, no ale dobra, no niech będzie. Dobra, czyli jak będą potrzebne te... O, ty kurwa. Jak będą potrzebne te kręgosłupy szarowieprza, to wiem gdzie szukać, więc... Bez problemu. No i przejdźmy się tu kawałek, zwiedźmy trochę. A, jeszcze coś chciałem. Z wami na wizji tutaj, ale to nie tu, to będę musiał się wrócić. No, chyba nawet nie mam za bardzo... Czekajcie, tu są jakieś ruiny.
Jeden materiał chciałem spróbować wydobyć, bo nie wiem, na ile mi to pójdzie. Na ile jestem w stanie to zrobić. Coś tu mamy ciekawego w takich miejscówkach? Oberwałem, ale... Za co? Nie wiem. A, pewnie od tego frajera. Zauważyliście, że teraz każdy jest po prostu frajerem? No respekt póki co mam do Morgana i do... i do Valkyrie, bo to są jednak mocni i godni przeciwnicy. Ich absolutnie nie należy lekceważyć. Podejrzewam, że jakiś tam rodzaj wyzwania będą stanowić nawet. Nawet jak już będziemy na jakimś wyższym levelu. A lawosępy to mnie tylko wkurwiają i nic poza tym. Lawosępy i te drgawce też są strasznie... strasznie irytującymi przeciwnikami. O, tu jestem. Gniazdo lawosępa, więc ja bym je spróbował. Chyba to było gniazdo, nie wiem, bo już rozjebałem. Dużo jajek tam widzę. No, nadal nie wiem po co... O, te bloby są spoko. Te bloby są spoko, jeśli uda się go zdetonować obok przeciwnika. To tak jak mówiłem, jest tutaj friendly fire. A on wybucha, skubany, ta kula lawy. Robimy tak i nie trafiamy. A potem robimy tak i nadal nie trafiamy. A potem robimy tak i on wybucha i rani... O kurde, ja zapomniałem. Nie, ja chyba nie będę biegał w tej pelerynce szybkości, bo ja zapominam. Albo będę ją zakładał tylko w specjalnych sytuacjach, kiedy będę tego w pełni świadom. Bo, oj, bo ja już się zapomniałem i sobie zeskoczyłem stamtąd wesoło. Licząc, że no ej, no przecież za chwilę zamortyzuję sobie upadek, prawda? Dobra, tu dalej na razie nie idziemy. Będziemy się wracać, olewając tych przeciwników. O, zresztą teraz nawet z wiatrem nie biegnę, więc... No, także te bloby też są spoko do wydobywania tego graustenu właśnie, bo wybuchnie sobie koło takiej skałki i... No, czekajcie, bo ja tu nie mam jak wrócić teraz. Wybuchnie sobie koło takiej skałki i on fajnie nam tutaj porobi, tylko trzeba go trafić, bo skubany skacze. Dobra, chycamy stąd. Jeszcze trzeba sobie będzie tutaj zrobić ten... farmę tych winorośli. Czekajcie, bo się zablokowałem. To nie fajnie. O, kula lawy tam mocno oberwała. Jakby ją faktycznie tutaj, gdzie ona jest, zdetonować. Ona się też... O, jeszcze nie wiem, co tam było obok niego, ale... Obok niej, ale padła. Ona też, to jest jej atak. Wybuch to jest jej atak, więc też można ją ewentualnie sprowokować do wybuchu gdzieś przy większej grupie przeciwników i efekt jest taki sam. No ale niebezpiecznie jest być obok, nie? Czy ona spłonie? Nie, ona chyba... Ona chyba jako jedyna jest odporna. Tam są moje materiały jeszcze z Drakaru. Ona chyba jest odporna na ogień. No, a ja chciałem... Znaczy, najpierw sobie wrócimy do domu. No, stop, jakieś rzeczy leżą, nie? Tu co chwilę coś się dzieje. Najpierw sobie wrócimy do domu. Sobie jeszcze staminę trochę odnowię, bo tu trzeba wskoczyć. Dobra, ten tu idzie niestety. Więc też się go pozbędziemy. Nawet to idzie. I co mnie cieszy, to to, że ci przeciwnicy nie są odporni na podpalenie. Bo bardzo dużo sytuacji jest takich, że ja po prostu cisnę w nich parę fireballi, potem sobie pobiegam, pouciekam, poodnawiam Aether, a oni i tak dostają obrażenia. Także to mnie bardzo cieszy, że potwory, których naturalnym środowiskiem jest lawa, ogień i wysokie temperatury, nadal całkiem nieźle płoną.
Więc to jest jak najbardziej na plus. Dobra, odłożymy sobie teraz rzeczy. No niestety czego nie zrobi... Aha, jeszcze właśnie odnośnie planów, które będę ten. No to ten... naszą tutaj tablicę chwały. Właśnie, kurde, były nowe osoby w komentarzach. Zapomniałem na dzisiaj, ale w następnym odcinku albo na live'ie uhonoruję was odpowiednio, bo tutaj słowo dla nowo przybyłych, jeśli tacy są. Za każdy komentarz napisany pod którymkolwiek odcinkiem Valheima, sensowny komentarz, bo ktoś kiedyś napisał i myślał, że wygrał życie, no nie. Każdy sensowny komentarz trafiacie na tablicę chwały, która niedługo przejdzie generalny remont. No, pozmieniam drewno na takie i pozmieniam, ta kulka mi zejdzie za 40 sekund, dobra. Trochę zaburza widok. I pozmieniam też ogólnie, dół myślę zrobić z marmuru, tutaj. To też będzie z tego lepszego drewna. Dół zrobię z marmuru, tutaj będzie marmur, tu będzie marmur i podstawa będzie z marmuru. Portale otoczone będą właśnie takimi tymi łukami z graustenu, tak? Grausten, dobra. Które mam też, które są tam przy schodach, więc tu będą tak... No jakoś tutaj wpasuję, żeby to tak było. I nie będzie takich brzydkich, klocowatych tablic, tylko będą takie ładne, gładkie, prawda, graustenowe i na nich będą wasze niki zamieszczone i być może nawet poprawimy... Teraz tak na to wpadłem. Poprawimy może drewno, na których one się będą znajdować. Też będzie takie ładniejsze. Myślę, że tak. W ogóle bardzo dużo opcji tutaj zaszaleli deweloperzy, jeśli chodzi o rzeczy do budowy, które nam dali. Widzicie, jest ściana normalna. Jest połówka ściany, no to mieliśmy. Ale też jest 1/4 takiej ścianki, gdzie też można się... chyba normalnie też tak było, więc co ja pierdolę w ogóle. Ale z podłogą tak nie było, a z podłogą też tak zrobili, bo podłogę też można, znaczy chyba nie drewnianą akurat, gdzie są drewniane podłogi, a nie, też można, widzicie, jest taka duża, albo taka mała i ona też była przecież, co ja pierdolę w ogóle, dobra, nieważne, nie było tematu w ogóle. Ej, ups, idziemy się przespać. Innowacja, nigdy tego nie było. Nowe, nie znałem. Podrzucamy sobie przedmioty. No właśnie, a propos tego, nie zrobiłem porządku jeszcze w skrzyniach, jest burdel, dokładam tylko kolejne zamiast zrobić porządek w już istniejących. Także bardzo wesoło, no ale... No co mam wam... Takie coś jeszcze znalazłem w ogóle, zwęglona czaszka. Myślałem, że to mi spadło z jakiegoś... O, i udało mi się dorwać trofeum Gnatogniota, bo przeniosłem się na ten pierwszy portal, który mieliśmy na Ashlandach, żeby odzyskać materiały z kamieniarza, bo mi się nie chciało biec po żelazo. I on tam pływał wokół tej skałki, ustrzeliłem go i na szczęście, no jest tak, że jak on ma łeb ponad powierzchnią i się go zabije, no to trofeum spada z wysokości głowy, więc zdążyłem je capnąć tym razem. 5 mi uciekło, ale za szóstym razem je dorwałem, także mam i trofeum z Łabę Sępa. No i to, myślałem, że to wylatuje z jakiegoś przeciwnika, ale później się przyjrzałem i one, te zwęglone czaszki po prostu leżą na ziemi jak kamienie na początku gry na przykład i można z nich zrobić póki co stertę czaszek. Tak się można bawić. Nie wiem, czy one może zasilają też generator tarczy, w końcu to też kość, nie? Więc może to tak działa. Dobra, tu sobie to podkładamy. Co ja tu jeszcze mam? Tego dziada, to jest tutaj. W ogóle muszę sprawdzić, czy to można sadzić. Perukowiec, bo on gdzieś tam był chyba... Bo mamy dwa nowe przepisy. Na Eitr. Znaczy na regenerację Eitru, długotrwałą, właśnie, jest perukowiec i te kępę jeży, nie wiem, muszę w ogóle też spróbować zasadzić. I mamy też długotrwałą na życie, aha, to już tylko kępa jeży, dobra, to nieważne. No, ale ten, jak to się nazywa? No już nie mam tego. No, ale tamto jest potrzebne właśnie do... no, do różnych rzeczy, no. Dobra, stopiony rdzeń. W środku kotuje się potężna energia gotowa do uwolnienia. No jestem ciekaw, jak bardzo można te... Właśnie, ten portal! Nowy portal. Kamień portalu. Wszystko jest do zrobienia. Potężne źródło energii pozwala ci przejść nawet z największymi skarbami. Aha! Czyli portal umożliwiający przechodzenie z żelazem i metalami. No byłby potrzebny, gdyby nie fakt, że ja to sobie umożliwiłem z opcji gry. No ale fajnie, że w końcu
na koniec gry, na dobrą sprawę, bo to jest przedostatni biom, na koniec gry twórcy pomyśleli, dobra, już niech biegają z tym metalem. Naprawdę. Zbytek łaski, moi drodzy, zbytek łaski. Dobra, tu coś mamy, 15 sztuk możemy sobie przerobić. O, więcej sobie pójdę gdzieś tam pomiędzy odcinkami. Ogólnie ojebuje mnie ta maszyna za każdym razem na jedną sztukę. Bo wrzucam po 20, wypada mi 19. Aha, 16 miałem faktycznie, no tu będzie moja wina. Wrzucam po 20 wszystkiego, wypada mi 19 Eitru. A tu zostaje jeszcze jedna sztuka miękkiej tkanki. Czyli jest 20-20, wypada 19 i tu jest jeszcze jeden. Nie wiem, ojebuje mnie ta maszyna, jest coś kurna źle skalibrowana, nie wiem. Czekam na serwis. No i co to ja mówiłem? Aha, że jeszcze jedną rzecz chcę tutaj z wami na wizji ogarnąć. A mianowicie spróbować coś wydobyć, tylko pójdę sobie naprawić rzeczy. Spróbować wydobyć coś, co wydaje mi się będzie no, kluczową rzeczą, jeśli chodzi o otworzenie tutaj czegokolwiek. Bo wygląda to jak duża skała dużego metalu. Tylko bardzo możliwe, że te bomby bazaltowe będą mi potrzebne. Bo z tego, co widziałem, to z nich się zrobią takie schodki. Ale dobra, to zobaczymy. Na razie bez tego, bo tam dostęp do tej skały właśnie wydaje mi się dość... Aha! Jeszcze a propos tych komentarzy, jeśli chcecie być i chcecie być bardziej spersonalizowani, to możecie napisać, w jakim kolorku chcecie się znaleźć na tablicy. Dzisiaj zapomniałem, nie będę już grzebał teraz po komentarzach, bo one już tam są zalajkowane, więc nie będę ich miał wyświetlonych od razu w YouTube Studio, ale do następnego odcinka zawiślecie na tablicy. No, tablicy chwały oczywiście zawiśnąć. Dobra, idziemy tam. Tam już zanim bańka zasłoniła, tam już było widać rzecz, którą ja chciałem sobie ogarnąć z wami na wizji. O, zwiększony strzelec z gwiazdką. Dużo tych gwiazdkowych przeciwników. No, ale widzicie, spawn jest po prostu niesamowity, nie? Fakt, mógłbym go sobie tutaj ograniczyć generatorem tarczy chociażby, bo doczytałem, że on właśnie blokuje spawn potworów w jakimś tam promieniu. Tak jak warsztat działa w sumie. Jeśli o to... O, świetno, to teraz będzie śmiesznie jak padnę, nie? Jak trzy mi się udało pokonać, a na czwartej na wizji padnę. Znaczy jedną na wizji też już pokonałem. Dobra, najpierw z tymi tutaj się trzeba rozprawić. Tam te szarowieprze jeszcze widziałem. Właśnie, one się spawnują tutaj, nie? W tym... No kurna, ile was tu! Chyba naprawdę ten generator tarczy tu pierdyknę, albo cokolwiek innego, żeby powstrzymać wasz spawn. Szarowieprz też już leci. No dobra, niech leci. No i praktycznie za każdym razem, jak tu wbiję, to dwa szarowieprze mi się tutaj wyświetlają, że tak powiem. Chociaż nie, ten jakby zrezygnował. Dobra, no to próbujemy tę walkirię trafić, ściągnąć ją tutaj. Dobrze, zebrała. Ja jeszcze nie do końca czaję jej ataki, ja po prostu biegam, uciekam i strzelam, to jest cała moja taktyka na nią. No, ale widzicie, że spawn właściwie wszystkiego tutaj mam. Także jest bardzo wesoło. O kurwa, no dobra. Przydałby się kościoszlam. Ale niestety nie ma. Dobra, wypijmy sobie w takim razie miksturkę. O, i widzieliście? Nie wiem, czy spłonął ten szarowieprz, czy co mu się tam stało, ale mam wrażenie, że go po prostu walkiria dojechała. Ała! Dobra, ja się muszę tutaj chwilę skryć i wyhealować. Wiedziałem, że na wizji kurwa mnie zajebie, nie? Dobra, odskakuj, odskakuj. Dobrze. Spierdzielaj. Okej, okay, już mam po bańce. Niestety ataki tego... szarowieprza są... dość zjebane. On potrafi tak... O, widzicie? Zajebała go. Ale przeklinam! Nie wolno! Nie przeklinać! Nie wolno przeklinać!
Klasyki internetu. Spiedalaj! Pierzasta suko. Ledwo. Przed Walkirią trzeba jeszcze mieć respekt. Znaczy mówię, jeden na jeden? Raczej spoko, no ale z tymi z tym dziadostwem dookoła... jest ciężko, no ale plus taki, że, co jestem właśnie w szoku, jest rzeczywiście friendly fire u przeciwników włączony, bo na przykład jak się walczy z trollem i machnie maczugą, a pod nogami mu biegają szarzełki, to on im nic nie robi, a tu Walkiria jak się zakręci, to po prostu giną wszyscy dookoła i tyle. O, dwerg znowu padł. Jestem ciekaw, bo jak one sobie tutaj biegają tak samopas, że tak powiem, te dwergry, to czy jest opcja, że mają też tu jakieś swoje właśnie znowuż osady, w których można się jakoś schronić, powiedzmy. Aha, i jakby co, jeśli zadaję jakieś pytanie na głos, to nie dlatego, że chciałbym uzyskać od was odpowiedź, tylko dlatego, że się głośno zastanawiam. Ja bym prosił w miarę możliwości jak najmniej spoilerów w komentarzach. Przy czym jak najmniej liczbą idealną jest 0. To myślę, że nie muszę tłumaczyć jakoś szczególnie. Dobra, no i właśnie interesuje mnie kurna dotarcie w spokoju, w miejsce, w które chcę w spokoju dotrzeć. O, świetnie. O, świetnie. Widzę, że się chcecie pokazać na wizji i w niesamowicie dużych ilościach mi tutaj przybiegacie, tak? Do tej pory były maksymalnie 2 albo 1 z gwiazdką. Tego raz spotkałem póki co. No nie. No kurwa, no nie. Dobra, dawaj tę bańkę. Wyjdź, wyjdź, wyjdź z wody, proszę cię, wyjdź z wody. Bo ja naprawdę fajnie zacząłem się już czuć na tych Ashlandach, nie? I bardzo mi przykro, że nagle wszyscy są tacy kurna niegościnni. Nagle mi coś podejrzanie zaczyna brakować staminy. Zbyt często, niż bym sobie tego życzył. Ja się tu zaraz znowu jakiegoś innego przeciwnika nie wpierdzielił. No właśnie! Dobra, kula lawy out. Dobra, żyćku na szczęście odzyskane. Bańka, bo to jest podstawa. Tu bez bańki jako mag. To jak bez ręki. Dobrze. Z szaro wieprza sobie weźmiemy rzeczy. Spłoniesz? Nie będę pozostawiał rzeczy przypadkowi. Oni też włażą w te płomienie tutaj i też zaczynają wtedy płonąć. Więc... O, trofeum strzeleckie, myślę, że szkieleckie. Jest napisane. Fajne, spodnie kościotrupa, dobra. Nie wiem, gdzie tutaj poumierały te szarowieprze, ale mam to gdzieś. Ja chcę spróbować wydobyć to w końcu, kurna. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale strasznie kiepsko naprawdę ze staminą mi tutaj było lepiej, serio. O, widzicie? To jest właśnie... Ogólnie domyślam się, że dostęp do tego ma być utrudniony. Ale no akurat tu mi się tak wylosowało, że nie jest. Więc spróbuję sobie na tym stanąć. Ruda ogniometalu. I spróbujemy to sobie wydobyć. Co się dzieje? Muszę być w sumie gotów na wszystko, nie? Kurna jebane sępy. Świetnie, jeszcze go ani razu nie trafiłem. Dobra, idziemy tu. Spierdzielaj! One są tak kurna zawzięte, jak nasze koty, jak jemy śniadanie. Coś tu łomota ogólnie i tąpie strasznie. Dobra, mam 7 już ród, więc spróbujemy tutaj... Nie wiem, czy to się trzęsie, bo to się zapada? Tak. Hahaha.
O kurde, dobra, to nie jest tak, że ja sobie będę... Ja mówię, podkopię dół. I no zgodnie z fizyką Walheimową wszystko mi się tutaj ładnie zawali, ja sobie wszystko pozbieram. A to nie ma tak. Dobra, no spadam, już więcej nie ukopię. A to tak nie działa, to zaczyna się po prostu zapadać. Pytanie, czy wylezie później? Czy jakby mam jeden strzał na jedno złoże? Dobra, no teraz to już spadamy stąd. Założymy sobie prędką pelerynkę, bo akurat mam do domu z wiatrem. A nie, tam jest z wiatrem, sorry, źle spojrzałem. No dobra, trudno. W sumie mógłbym się do niej przyzwyczaić, bo ona też niby zmniejsza ten koszt wytrzymałości potrzebny do uniku. Coś tu jest, czego bym się chciał pozbyć? Tego i marmuru w sumie. A miękka tkanka, nawet jedna sztuka zawsze na plus. No, trochę mi tu zaczynałem psuć już. I powoli nie mam jak wleźć do portalu, ale spokojnie. Nadal gdzieś tu swoją drogę jestem w stanie znaleźć. Tu najlepiej i tu się teraz odsapnąć i... Czy generator już nie generuje? Nie, generuje jeszcze, dobra. Spoko. Nie, w sumie jak w niego nie strzelają, to on tu jest bardzo wytrzymały. Właściwie się zastanawiam, czy on się w ogóle czerpie, jeśli nie jest atakowany, bo wrzuciłem już spory czas temu właśnie do tej siódemki, która jest teraz i póki co nic, ale też nie była atakowana ta bańka, więc domyślam się, że albo wyczerpuje się turbo powoli, albo tylko w wypadku właśnie ataku. I co ciekawe, wydaje mi się, że gdzieś ominąłem jedno niebiańskie pióro, bo z jednej Walkirii znalazłem tylko dwa. Więc albo jest po prostu jakiś rozrzut, że od do, no albo rzeczywiście gdzieś mi tam umknęła. Dobra. To jest ruda, tak? Ciepła w dotyku, świecące żyłki niespotykanego metalu do uszlachetnienia w odlewni. To jest odlewnia, czy to jest odlewnia? To jest odlewnia, ale innego metalu, nie chcę mówić jakiego, bo YouTube nie lubi, jak ja mówię. Jaki to jest metal? Zielony, nazwijmy to. No to tak wygląda, nie? No powiedzielibyście, że to jest... Skrzynia nie jest zielonego metalu? No nie. Nie powiedzielibyście. Znaczy podejrzewam, że raz czy dwa to słowo by gdzieś tam mogło umknąć, ale jak... No mam taką teorię, na którymś live'ie padało bardzo, bardzo często i gęsto i... I się nie spodobało. Więc wolę uważać. Dobra, czyli co? Czy odlewnia wraca do łask? Weźmy sobie 20 sztuk węgla, no i 10 sztuk tego. Z 10 pewnie nic nie zrobię, ale no liczę, że chociaż coś mi się uda odblokować. Dobra, metal się wyrzuca. Nie, tu jest węgiel. Nie, nie mam żadnych rzeczy do przetworzenia. No to w takim razie tutaj. Tutaj, dobra. Okej, okay, już myślałem, że potrzebuję jeszcze jakiegoś innego materiału, żeby zbudować jeszcze jakąś inną odlewnię, ale nie, na szczęście nie. To trofeum mnie ciekawi. Nogi nie utrzymały nieskończonej mocy. No, ja tu ogólnie muszę zrobić porządek ze skrzynkami, bo tu widzicie skrzynia pełna trofeów, a i tak część trofeów jest w ogóle gdzie indziej trzymana. Dobra, te piórka, no na razie wrzucę je tutaj po prostu. Dobra, na razie nic nowego, no ale myślę, że jak wyskoczy ta ruda, to coś tam nowego uda nam się. Taki w ogóle vibe, połączenie tych kamiennych łuków i tego drewna, taki vibe trochę Rivendell elficki ogólnie mi się tutaj nasuwa, nie wiem czy wam też. Uwaga! Ogniometal, napierśnik, nagolenniki, szaty Embli i jest kolejna szata do Eitru, popielny kieł, topiory berserków, popielna peleryna, rozpruwacz, nowa kusza, hełm, buława, siodło szarowieprza jest w końcu, tarcza, wielka tarcza, rozdzielacz, nidhogg, pogromca, czyli jakieś dwa nowe miecze i pocisk z ogniometalu, to jest pocisk pewnie do tego, do balisty ewentualnej. No dobrze, bardzo dużo fajnych rzeczy, domyślam, robi je się, większość robi się pewnie tutaj. Jest tarcza z ogniem metalu, jak to tam... No, całkiem ciekawe. Nidhogg, miecz nazwany na cześć plugawego smoka, który grasuje pośród korzeni drzewa świata. Zwiastuje zagładę każdemu, kto go napotka. Cięte 135, pogromca, no to jest dwuręczny, cięte 170. Co tam jeszcze wpadło? Rozdzielacz.
przy połowie serca wrogów. Siodło szarowieprza. Jazda na nim wymaga użycia siodła. Okej. To wygląda zajebiście, no ale raczej nie będę się bawił w ciężką zbroję, chociaż kto wie, może z ciekawości. Popielna peleryna. Modyfikator. Odporny na mróz. Zużycie kondycji ataku minus 10%, zużycie kondycji bloku minus 10%. W końcu jakaś fajna peleryna. I popielny kieł. Powstały z popiołów łuk, ma ogromną siłę. Jest w końcu ząb gnatogniota potrzebny. No... Gdybym nie korzystał z magii, byłbym bardzo zadowolony. Na pierścik z ogniometalu. No fajnie, fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy. No ale nie dla mnie. Ja wybrałem ścieżkę maga. Ej, a te dwa topory? Gdzie to było? Też tutaj? Do tego jestem ciekaw w sumie. Bardzo mocno. Nie widzę, żeby tutaj gdzieś się... Jest, topory berserków. Niech twój gniew weźmie górę i popchnie do rzezi. 24 sztuki ognia metalu. No nie będę tyle miał, niestety. Na razie. Zobaczymy, no jestem ciekaw, czy ten ogniometal wychynie w końcu ponad powierzchnię i będę mógł go wydobyć, czy już po ptokach. Czy najlepiej jest tu wejść ekipą kur na 10 i każdy w innym miejscu kopie i to jest najlepsza opcja, żeby wydobyć jak najwięcej, czy on po prostu za chwilę wróci. Nie wiem, ale idę zobaczyć, co potrzebuję, żeby wykonać nowe szaty. Szaty Embli, tylko 5 sztuk ogniometalu i resztę będę miał. 10 szarowieprza, 20 lnianej nici, mam 11, więc troszeczkę dosłownie nawet jestem w stanie wam powiedzieć, że 9 muszę, muszę dorobić. Gdzieś tu miałem jeszcze trochę lnu. 9 lnu, więc idziemy go przetworzyć. No i to mi się podoba i potem możemy ulepszać i możemy być jeszcze lepsi, szybciej regenerować kurna te. Jak to się nazywa? Eitr! Jeszcze trzeba tylko ogarnąć hodowlę jeżyn, żeby zrobić sobie miksturę na Eitr. No i można się, moi drodzy, bawić. To co? Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądać nowa szata króla. No i będziemy się żegnać i ja was już raczej będę zapraszał na live w czwartek lub piątek, ale to się jeszcze dowiecie, bo to wszystko zależy od tego, czy w czwartek, czy w piątek. No i zapraszam serdecznie, oczywiście. Fajnie, byście przybyli licznie, no bo myślę, że kurna... Żarty się skończyły. Powiedział Strasburger ostatniego dnia pracy. Chyba ewidentnie wejdę na jego miejsce. Dobra, i co tam jeszcze potrzebowałem? 10 sztuk tego... Szarowiecz... Skąd mi Błotory przyszedł wcześniej do głowy? Nie mam pojęcia. Szarowieprza mamy gdzieś tutaj. Dużo sztuk, a jak będzie mało, to naprawdę widzieliście, że farmić jest gdzie i jest na czym. Więc jak najbardziej spoko. Spawn Valkyrii też tam gdzieś jest najwyraźniej, bo tak jak mówię, to już jest czwarta, z którą sobie radziłem, więc no. Co tu jeszcze potrzebuję? 20 rafinowanego Eitru, proszę bardzo. Aha, miałem 15. Dobra, no nieważne. Szaty Embli. Przesiąknięte mocą pierwszej czarodziejki. Szaty są skarbem dla każdego, kto chciałby zagłębić się w starożytną sztukę magii. No to wypisz, wymaluj, moi drodzy. Ja, jak to wygląda? Takie właśnie, dzięki temu ogniometalowi, takie lśniące, trochę wzmocnione widzę. Ej, a nowe kostury jakieś wpadły? Nie. A są na bank nowe kostury. Na 100% są nowe kostury. To pytanie, co ja jeszcze muszę zdobyć na tych Ashlandach, żeby sobie taki nowy kostur, recepturę na niego wydobyć. No, taki kurde warlock trochę. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Jakąś miniaturkę trzeba będzie fajną wymyślić. No dobra. No to domyślam się, że ja Ashlandy dopiero, wiecie, liznąłem delikatnie. Jeszcze dużo, dużo eksploracji. No tak, przecież jeszcze są twierdze. Tam pewnie są największe skarby, no ale dostać się do twierdzy, tego co wiem,
Nie będzie łatwo, ale myślę, że damy radę. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa!